Ponieważ minęła już godzina 18, pragnę rozpocząć to spotkanie. Spotkanie, którego organizatorem jest Stowarzyszenie Promocji Zdrowego Stylu Życia Sięgnij po Zdrowie. Stowarzyszenie działa od 10 lat po to, by pomagać Państwu odkrywać motywację do lepszego życia. Dzisiaj będziemy mówić o sukcesie. Czy jest ktoś na tej sali, kto nie pragnie sukcesu? Sukces przez każdego może być postrzegany inaczej, prawda? Ale miarą sukcesu są nasze wartości. Miarą sukcesu może być szczęście, może być zdrowie, mogą być jakieś zrealizowane plany, osiągnięcia, może też jakieś wartości materialne. Nasz gość o sukcesie wie dość dużo, bo osiągnął sukces w co najmniej kilku dziedzinach życia i dzisiaj zgodził się podzielić tym z nami. Wśród nas jest pan Jacek Jaworski. Pozwólcie państwo, że krótko go przedstawię. Certyfikowany, czynny trener 3 dyscyplin sportowych, judo, alpinizmu i kolarstwa. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, gdzie uzyskał tytuł magistra wychowania fizycznego. Aktualnie posiada tytuł trenera judo najwyższej klasy mistrzowskiej oraz tytuły trenera klasy drugiej w alpinizmie i kolarstwie. Jest specjalistą w zakresie sportów wyczynowych. Jego wychowankowie odnosili wiele sukcesów na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej, otrzymując medale Mistrzostw Polski i Mistrzostw Europy. Sam był zawodnikiem dyscyplin, w których posiada specjalizacje trenerskie. W ostatnich latach zdobył kilka najtrudniejszych i najniebezpieczniejszych szczytów w górach skalistych. Drodzy państwo, a na dodatek opozycjonista z lat 80., autor tak zwanego raportu Taterników, odznaczony na początku bieżącego roku krzyżem komandorskim orderu Polonia Restituta, czyli jednym z najwyższych polskich odznaczeń państwowych. Dodatkowo promotor zdrowego stylu życia. Panie Jacku, zapraszam pana. Wierzę, że pan będzie dzisiaj miał mniejszą tremę niż ja. Witam państwa. Tutaj z Poznaniem mnie trochę łączy, wbrew pozorom. Ale przyjechałem do was z krainy zimy. Jeszcze 2-3 dni temu miałem już letnie opony, jeździło mi się bardzo fajnie i obudziłem się, było najpierw 20 cm śniegu, na drugi dzień już pół metra. No, jakby nie od śnieżarka i nie względy u wójta, którego zbudziłem prawie w środku nocy, to bym nie przyjechał tutaj. No, 2 godziny wyjeżdżałem z wioski, co normalnie zajmuje mi 30 sekund. Byłem raz z tyłem śniegu, raz z przodem. Opony letnie nie chciały za nic, musieliśmy sąsiadów zaangażować. Popiół sypialiśmy i do gołej ziemi zdzieraliśmy ten śnieg. No i przyjechałem. Żeby państwu coś powiedzieć, mówimy sukces. No, ja za największy sukces uważam, po tym co za chwilę powiem, że jestem zdrowy i żyję. Moi rodzice w moim wieku, mama była już po 4 zawałach, a tata po 3. Za rok miał 4. No, a ja nie miałem ani jednego. I to jest największy sukces. Jeżeli chodzi o sport, no to też mi się udało tam trochę tych medali zdobywać. Łącznie nawet miałem udział w medalach 2 olimpijskich najlepszego polskiego zawodnika, Waldemara Legienia, bo go wyciągnąłem z kamicy nerkowej wtedy. No, i bez tego by nie mógł startować. Rozbijali mu ultradźwiękami i też nie puściło. Ale przejdźmy do tematu. Moje dzieciństwo to była jedna wielka choroba. Wszystkie choroby wieku dziecięcego przeszliśmy z braćmi, bo nas było, jest 3. I przeszliśmy odra, ospa, dyfteryt, koklusz, szkarlatyna, no wszystko co tylko było. I nienawidziłem choroby. To dla mnie to była po prostu makabra. No. Choroby. I ciągle te choroby. Jeszcze mieszkałem w Krakowie, a Kraków wtedy miał 40-krotnie większe stężenie fluoru niż dopuszczalne. Miał dwutlenku siarki bardzo dużo w powietrzu i ciągle chorowaliśmy na drogi oddechowe. Ja miałem, wiem co to jest, bronchit odróżnia od razu. Bronchit od zapalenia płuc, zapalenia oskrzeli, bo miałem wszystko. I to mnie dobijało. Powiem wam, jeszcze na dodatek doszło zapalenie zatok.
z takimi strasznymi bólami głowy, że będąc zawodnikiem wyczynowym i nie przerywając treningu, zawiązywałem głowę ręcznikiem, żeby wtedy nie czuło się bólu. Robiłem jakieś tam ćwiczenia i traciłem przytomność, bo mi krew nie dochodziła, więc ściągałem ręcznik, znowu bolała głowa i tak w kółko. I z zapalenia tych wszystkich stanów bronchitów i tak dalej, górnych dróg oddechowych i w ogóle dróg oddechowych, wyleczyła mi jaskinia czarna. W 65 roku zacząłem chodzić po jaskiniach i po górach. I tam były 2 doby, spędziliśmy w jaskini czarnej w czasie eksploatacji. To była jaskinia, która miała długość korytarzy wtedy chyba 6000 metrów. No i zniknęło mi te wszystkie stany zapalne płuc i tak dalej. Natomiast pozostało to zapalenie żartoch, które potem jakoś przez ten styl życia, który mi się udało wprowadzić, minęło. No i tylko czasem, jak idę bez czapki, to jeszcze boli głowa. I wtedy trzeba szybko ubrać czapkę i zastosować jakieś leczenie, najlepiej takie naturalne. I teraz tak, interesowałem się zawsze medycyną. Miałem iść na medycynę, ale rodzice mnie przekonywali w noc, kiedy miałem złożyć dokumenty i po tym wielkim poświęceniu, jakim była nauka łaciny, przekonywali mnie całą noc, no i poszedłem na politechnikę. A na 5 roku, kiedy już kolejny przyszedłem zwolnić się na kolejny obóz sportowy, to dziekan powiedział: wybieraj pan wreszcie albo sport, albo nauka. Ja mówię: dobra, wybieram sport i dawaj pan papiery. No i przeniosłem się na OWF następnego dnia. I teraz pokażę państwu taki mały tekścik. Tytuł jest Leczyć człowieka czy chorobę. No jest mowa o Hipokratesie. Państwo czytać wszyscy umieją, więc nie będę tego czytał, ale współczesna medycyna oparta jest na tym, co zrobił Paracelsus. Od tego czasu powstała tak zwana medycyna redukcyjna, to znaczy z podziałem na specjalizację, że nie leczymy w sumie człowieka, tylko leczymy chorobę. Ten, co się zajmuje gardłem i nosem, no to się leczy gardło i nos, nie patrząc jaka przyczyna, no prawdopodobnie wirus albo bakteria, więc tak robił. Ja jestem bardzo pełen szacunku dla lekarzy, bo dzięki nim w ogóle żyję, nie z różnych względów mogę to powiedzieć. I widzę, chirurgia ma niesamowite osiągnięcia, takie, że aż za duże, bo wszystko by operowali najchętniej, ale potrafią. Po prostu zrobią wszystko, co się tylko da. Interesowałem się medycyną, jak mówię, i najpierw zainteresowałem się takim lekarzem niemieckim, nazywa się Hans Rukawek, już nie żyje. On był twórcą tak zwanej homotoksykologii. On wszystkie choroby uzależniał od zatrucia organizmu. Że po prostu choroba występowała dlatego, bo było zatrucie. I on między innymi dzięki niemu wniesiono kiedyś do Bundestagu projekt uchwały o zakazie sprzedaży mięsa wieprzowego. Dlatego, że koszty społeczne jedzenia wieprzowiny są tak olbrzymie, że przewyższają zyski nawet ze sprzedaży tej wieprzowiny. Dlatego, że wszystkie stany zapalne, znaczy nie wszystkie, ale większość stanów zapalnych przyczynę ma w tak zwanych sutoksynach, czyli trucizna, które są w mięsie świńskim i mogą być wydalane tylko przez stany zapalne. Ja pamiętam w dzieciństwie, mama nas chciała dobrze żywić, ponieważ pochodziła ze wsi, tam jeszcze miała brata, który hodował właśnie świnie też, i kiełbasy też mieli tak po 0,5 metra na raz, prosto z wędzarni i tak dalej. No ale wrzody mi występowały wszędzie. Na karku, na łokciach. Po prostu stany zapalne spowodowane tą sutoksyną, czyli truciznami, które są specyficzne tylko dla świń, dla tej rasy zwierząt. I przez to między innymi te moje zatoki były i to wszystko teraz wiem. Kolana mi padały, stawy padają wtedy, bo z wieprzowiny się budowują całe łańcuchy. Między innymi szląstka wstawowa jest wtedy taka, powiedziałbym, wieprzowa i ona 2 lata ciągnie i się wyciera. Miałem już kilka lat temu, lekarze stwierdzili mi chondromalację 3. stopnia, czyli że już szląstka była prawie do kości starta. Nie mogę chodzić, kolano mi bolało, zwłaszcza prawe, ale lewe też. No i wtedy powiedziałem, że trzeba z tym wszystkim jakoś skończyć, żeby to
wyjść z tego. No i zaczęły się po kolei odkrycia, które sprawiły, że jestem tu, gdzie jestem i mogę dalej zdobywać szczyty i planować nowe, bo w tym roku mam zamiar zdobyć znowu takie dwa wysokie 4400 około w Stanach Zjednoczonych. No i teraz tak, powiem Państwu, że byłem dotychczas, nie dotychczas, takie 3 lata temu mniej więcej, zdecydowany nie przeciwnikiem, ale wrogiem wręcz suplementów jakichkolwiek. Moi zawodnicy stosowali tylko banan, sok jabłkowy pomieszany z wodą i lekko, troszkę soli i sok z cytryny. I to było wszystko, co używali i wygrywali. No ja też nigdy nie zastosowałem, startowałem w różnych maratonach europejskich, takich największych, najcięższych na świecie. Też tylko była woda, sok jabłkowy, nawet raz bez wody, bo zgubiłem bidon. Myślałem, 120 km w sumie i 5000 metrów różnicy poziomu. No i teraz tak, ale to się skończyło w pewnym momencie, bo mniej więcej po 2010 zacząłem się łamać. No to jakieś tam spadłem z drabiny, tak z takiego niska, złamałem 3 żebra, potem znowu miałem wypadek samochodowy, jedyny poszkodowany, mostek mi pękł, gdzieś tam jakieś z tyłu fragmenty żeber, a nikomu się nic więcej nie stało od pasów samych i tak myślę, że coś tu nie tak. No i musiałem zdecydować, co dalej. Lekarze proponowali różne rozwiązania, ale mi się one absolutnie nie podobały. I stwierdziłem, że muszę sobie z tym poradzić w inny sposób. Jeśli chodzi o stawy, przeczytałem, pamiętam, że już mi proponowano implant stawu. To już taki najbardziej radykalny. Inni mówią, żeby wyczyścić staw i kwiatko hialuronowy szczyknąć, to może pół roku jeszcze pochodzę. No ja pytam, a co dalej? A potem no drugi raz próbujemy, ale jak się nam nie uda, to nie będziesz dalej chodził. No więc stwierdziłem, że nie tędy droga. Pamiętam, jak byłem w Niemczech, przeczytałem artykuł w jakimś takim brukowcu, że pewien rolnik duński wyleczył się z choroby stawów przy pomocy marmolady z dzikiej róży. I poszedłem, poszukałem w internecie i rzeczywiście znalazłem tego rolnika z wyspy Langeland bodajże. On był u cioci swojej i tam są bardzo dużo dzikiej róży i ciotka robiła jakąś metodą dziwną na słońcu, tylko to macerowała tą różę i tak do temperatury 400 stopni mniej więcej i miała marmoladę. No i on jadł tą marmoladę i wyleczył się ze stawów. Potem zmusił swojego lekarza, żeby zrobił jakieś badania szczegółowe. No nie chciał lekarz mówić, że nie da się dziką różą stawów wyleczyć, no ale zrobiono mu, w końcu zrobiono badania kliniczne na 300 osobach. No i stwierdzili, że z placebo. I jeszcze z innymi środkami, te inne nic nie pomogły. Natomiast dzika róża spowodowała, jak to się mówi, odrost chrząstki stawowej. I tam się okazało, że zawiera tak zwany gopogalaktolipid, który regeneruje tkankę szklistą, czyli chrząstkę szklistą w stawach. No i zacząłem stosować najpierw ten ich lek. To wychodziło mi mniej więcej, jak przeliczyłem na polski, to były takie kapsułki, które wysypywałem. To była dzika róża sproszkowana, suszona w temperaturze do 40 stopni. Wychodziło kilogram 460, bodajże 2 złote, jak potem policzyłem. A ja tymi samymi kapsułkami się, że tak powiem, leczyłem. No i wyszedłem z tych stawów. I teraz dziką różę to zjadam 3 razy dziennie po 3 łyżeczki, bo to ja tyle stwierdziłem, że potrzebuję. Jest przy okazji bardzo dużo witaminy C, rutyny i takich innych bioflawonoidów. I dzięki temu mogę tu stać, mogę chodzić po górach, mogę skakać, mogę i się nie łamię już teraz, ale to z innego powodu. Otóż w roku bodajże 2012, nie, wcześniej troszkę, podczas ćwiczeń na macie, chciałem pokazać uczniom, bo mnie denerwują ci młodzi, którzy są tacy faceci zniewieściali, kobiety no, energią tryskają, no i bali się skakać jeden przez drugiego takiego zgiętego, więc ja mówię, stań sobie prosto i skoczyłem przez osobnika wzrostu 173. Przeskoczyłem, ale spadłem na podłogę, która nie wiedziałem, że była już załamana i miała taki odstęp i mata się, taka cienka mata ugięła się, no i złamałem 2 kręgi piersiowe. Jeszcze tydzień chodziłem z tym, bolało jak nie wiem.
No ale potem pojechałem do szpitala, jak mnie zobaczyli, to natychmiast tomogram, rentgen i operacja natychmiast. No i mnie, ja nie, jakoś się nie paliłem tej operacji. Położyli mnie w szpitalu, zostałem tam, bo wszystkie oświadczenia musiałem popodpisywać. Założyli kropówkę, rano miała być operacja. No powiem, że siła wyższa zadziałała i okazało się rano, że przyszedł ordynator, stwierdził, że jest tylko tak ewidentnie to jeden krąg złamany, a drugi tylko pęknięty, to damy gorset. No i chodziłem z gorsetem, miałem 3 miesiące chodzić, po 1,5 miesiąca miałem szkolenie w górach, znaczy w skałkach, to dochodziłem do ściany z gorsetem, potem zdejmowałem, wspinałem się i schodziłem znowu ubieram. I kręgosłup i nic nie dawało do dzisiaj. Więc tak to wyglądało. Ale to dalej mi dawało do myślenia, bo no, nagle mi przyszło tachykardia, czyli takie przyspieszone bicie serca, uderzeniowe. Tak. Chodzę i nagle bam, 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 i się słabo czuję, człowiek siada. Potem przyszła arytmia i to taka straszna, że żona jak mierzyła mi ciśnienie, przykład, tam jest ten rytm wybijany, to na przykład mówi, ty, nie bije ci serce, bo przez na przykład 2 sekundy nie miałem w ogóle ani jednego uderzenia, potem znowu i słabo byłem. I mówię, coś nie tak. I powiem wam, że stowarzyszenie, którym teraz jestem gościem, mi właściwie uratowało życie. Mówię to, bo trafiłem, powiedziałem, że muszę coś znaleźć na to i znalazłem wykład Romana Pawlaka, mojego kolegi z okresu studiów mniej więcej, tylko że on jest młodszy, bo ja tam zaocznie studiowałem, on dziennie, na dziennych studiach. No i to był wykład do witaminy B12. No i przesłuchałem z Pawlakiem, takśmy, znaczy trochę go tak lekceważąco traktowałem z początku, bo myślę, co taki Pawlak może wiedział, jaki witaminie B12. No, ale się okazało, że wiedział i to dużo. I dzięki temu mnie to zainteresowało, bo bardzo tak dogłębnie poruszył temat. I mówię, trzeba sobie zbadać poziom. No i zbadałem, miałem 80. A z tego co wiem, to tak dobrze jest mieć ponad 600. Mam zawodników, mają 800. Mam taką dziecko, widziałem, które i do Pawlaka dzwoniłem, że to chyba za dużo, miało 1200. A mówię, bardzo dobrze. No i to dziecko okazało się, że podjadało witaminę B12 z siostrą starszym, które używały, a ono sobie tak garściami. No, ale wszystko w porządku. No i najpierw była witamina B12, poprawiło mi się z tymi uderzeniami niemiarowymi, ale za jakiś czas wróciło, już w mniejszym stopniu, ale wróciło. I mówię, no jeszcze coś nie tak. I znowu szukam i znalazłem witamina D3. Bo tak czytałem D3, to tak D3. Ale przeczytałem i zacząłem się tym interesować. Czytałem w internecie, szukałem jakiejś literatury. A moja żona w tym czasie była w Niemczech i robiła dokładnie to samo. I znalazła książkę von Heldena, lekarza takiego niemieckiego, który leczy witaminą D3. I to była, tam jest wykaz chorób i mówi tak, przywiozę ci tą książkę, ale mówi, sprawdzimy może, czy nie ma po polsku. No i jest. Książka nazywa się 7 dni do zdrowia, kuracja witaminą D3 i von Helden leczy wszystko w zasadzie tym, między innymi jakieś depresje, potem wszystkie jakieś, no zrzeszetnienie kości, mnóstwo, naprawdę chorób, o których by się nie podejrzewało, że może mogą mieć związek z witaminą D3. Jakieś głosy słyszą ludzie już i to też odchodzi, nie mogą spać albo śpią w dzień, a w nocy nie mogą. I ja miałem to samo. I no, zacząłem tą witaminę, tam jest w ogóle wzór podany, jak się oblicza dawkowanie, bo to nie jest tak, że sobie weźmiemy pigułkę czy tam 3 na przykład. Na przykład lekarz mówi, no niech pan bierze 2000, ale mówi, dlaczego 2000? No bo przeczytał na ulotce, że 2000. Ja nie będę tu nic krytykował, ale bo są świetni lekarze, którzy znają tematykę, ale dlatego, że się dokształcają sami. Na studiach medycznych, z tego co pamiętam, było 16 godzin biochemii na drugim roku i to wszystko. I tam miały być witaminy, procesy biochemiczne zachodzące w organizmie i tak dalej. Także nie wiedzą. I przyznaję, byłem kilka razy na moim wykładzie, byli lekarze, powiedzieli nas tego nie uczyli, nie wiemy. No i na przykład do dzisiaj koresponduję z niektórymi, uzupełniają wiedzę z zakresu witaminy D. Potem znalazłem ten tak zwany paradoks wapniowy, który może nastąpić po jedzeniu witaminy D3 dużej ilości. I ona powoduje wzrost poziomu wapnia w organizmie. No i on się może nie iść do kości, tylko na przykład osadzać w naczyniach. I na przykład Uniwersytet Stanowy, stanu Texas w San Antonio, doszedł do wniosku, że witamina D3 jest szkodliwa dla serca, bo powoduje zawały.
No bo mogą być zawały z tego, że jak wap się zasadzi za kan naczynka włosowate, to będzie albo udar serca, albo zawał, znaczy zawał serca, albo udar mózgu. No i wtedy znalazłem znowu o witaminie K2. Są materiały źródłowe, japońskie przede wszystkim, które mówią, tam była mowa o jakiejś, nie pamiętam, Okinawie czy jakiejś innej wyspie japońskiej, gdzie jedzą dużo natto takiego fermentowanego tofu, produktu sojowego, i te kobiety żyjące na tej wyspie nie mają w ogóle osteoporozy. Po prostu przechodzą menopauzę na przykład i żadnych ubytków kości nie ma, a jedzą to K2. Tam jest witamina K2, odkryto. I teraz jeszcze coś powiem, bo lekarz nie rozpoznaje, przeciętny lekarz K1, K2. Dla nich to jest K. I okazuje się, że to jest zupełnie co innego. Działają przeciwstawnie. I sprawdziłem to na sobie, rozmawiałem z człowiekiem, który handluje tym, między innymi tą witaminą, i on robi to samo. Mianowicie, o ile K1 zwiększa krzepliwość, to K2 zmniejsza. I na przykład, ponieważ miałem utrudniony przepływ żylny po tej mojej chorobie, więc zrobiliśmy badania, w ogóle także ledwo się krew przepychała, stwierdziłem, że mam wap gdzieś tam poosadzany, i zacząłem mieć samą K2. Dość dużo jej brałem. No i potem skaleczyłem się i nie mogłem przez dwa dni zahamować krwi. Tak jakbym miał hemofilię. Po prostu witamina K2 zupełnie zniosła krzepliwość. A podczas gdy K1 zwiększa. To tak, nie mówię tego jako, to nie jest badanie naukowe, tylko myśmy dwaj to stwierdzili. On na przykład robi tak, że bierze K2, przekuwa sobie igłą palec i patrzy, czy krzepnie. Jak nie krzepnie, to już za dużo. No tak dawkujemy. No, ale nie polecam nikomu wybrania sobie tak K2 samej, bo generalnie już są na rynku produkty, ale nie będę ich reklamował, bo nie o to tu chodzi. Gdzie jest K2 i D czy i K2 razem w odpowiednich proporcjach, i to najlepiej działa. No i tak, wiecie, stopniowo dochodziłem do coraz to nowych odkryć osobistych. I potem po tym D3, jak już było wszystko, już nie było chołata, nic, i nagle znowu wróciły. To znowu zacząłem szukać. I trafiłem wtedy na Międzynarodowe Stowarzyszenie Medycyny Mitochondrialnej, IMMA w skrócie, które w Polsce ma swój oddział. No i znalazłem następną substancję i zaraz powiem, o co tutaj chodzi. Tu jest organizm ludzki. Jak widzimy, ma około 50 bilionów komórek. Tu jest przekrój taki poglądowy przez komórkę. Tu jest jądro, jest takie duże z żółtym w środku, i stamtąd wychodzi taki łańcuch DNA, który to jest cała nasza zapis właściwości naszego organizmu. I tu są informacje w tej podwójnej spirali. Ale to nie o tym chcę mówić. No to jeszcze muszę powiedzieć, że na końcach chromosomu, który jest zaraz przy jądrze, taki X, są telomery tak zwane, które na przykład telomerazy. One się dzielą w same końcówki i jest około 50 podziałów na życie. Przypada od 50 do 70 i taki jeden przedział na 2 lata. Jak się nam skończą, to wtedy my też się kończymy. Po prostu umieramy. Każda komórka, kiedy jest... I teraz w tej komórce są takie, widzicie, pantofelki takie koloru bordowego chyba. Kobiety najlepiej powiedzą, bo ja... Mężczyźni są specjalistami od kolorów i one mają taką budowę, o tutaj widać, jest błona wewnętrzna mitochondrialna i zewnętrzna, ta zielona wokół, ta na tym lewym pantofelku, lewym. I to są wytworniki energii w naszym ciele. I one wytwarzają energię w procesie tak zwanego łańcuchu oddechowym wewnętrznej błony mitochondrialnej. Jeżeli nie przestaje to ustaje, no to umieramy. Albo umiera komórka, a jeżeli... Tych mitochondriów jest około 1600 w komórce. Z tym, że to jest zróżnicowane, na przykład duże mięśnie mają więcej, małe mięśnie mniej, czerwone ciałka w ogóle nie mają mitochondriów. Poza tym na przykład komórka jajowa u kobiety ma 100 tysięcy mitochondriów, bo to ona musi mieć potencjał dla nowego życia. I tam głównym przekaźnikiem w tym procesie oddychania jest tak zwany koenzym Q10. Koenzym Q10
był badany bardzo wszechstronnie przez różnych badaczy, nawet przez komisję antydopingową w sporcie wyczynowym, i stwierdził, że do niczego się nie nadaje, bo w zasadzie jest nieprzyswajalny. Jest bardzo słabo przyswajalny i teraz tak, też to zgłębiłem, są dwie formy koenzymu Q10. Jedna jest tak zwany ubiquinon, czyli wersja utleniona, a druga jest wersja zredukowana ubiquinol. I ten ubiquinon, ten utleniony, rzeczywiście bardzo słabo się wchłania, także właściwie nie ma żadnego znaczenia. Natomiast ubiquinol kilkadziesiąt razy więcej się wchłania, a jeszcze jest jeszcze taką formę wyprodukowaną, że jeszcze 8 razy więcej i szybciej. Dlatego można używać go bardzo mało. A dlaczego powiem używać? Bo w wieku lat kilkunastu człowiek ma, załóżmy, 100% tego koenzymu Q10, bo to jest naturalny produkt wytwarzany przez nasz organizm. Natomiast w wieku 40 lat ma już tylko połowę, a w wieku 60 lat ma 1/10. Więc w moim wieku już prawie nic nie ma, dlatego jadę na tym koenzymie teraz. I powiem wam, że doświadczyłem też, jeszcze te mitochondria są zabijane radykalnie przez antybiotyki. Jeżeli używamy antybiotyków, to redukujemy liczbę mitochondrii i można doprowadzić do śmierci. I są takie przypadki nadużycia antybiotyków. Tak. I jeszcze taką ciekawostkę powiem, że większość bakterii jest teraz antybiotykoodpornych. Także są wieloodporne, odporne, czyli tam powyżej 5 bodajże. To już jest taki, że... I to nie za wiele daje, a zabija wszystko. To jak sama nazwa mówi, antybios, przeciw życiu. Nie tylko bakterie, ale też mitochondria. No i sam człowiek jest pewnie bardzo słaby. Ja tu coś pokażę teraz innego. To jest tak zwana moja piramida zdrowia, którą zawarłem w mojej pracy dyplomowej na studium trenerów kolarstwa na Wyższej Szkole Kultury Fizycznej w Pruszkowie. I wywołała wielkie zainteresowanie wśród tam uczonych, głównie tam byli tacy wybitni naukowcy, chcieli, żebym jeździł z odczytami z tym, ale nie mam czasu, więc nie jeżdżę. Czasem na jakiś klub zdrowia przyjadę. Na dole jest coś takiego, co dla wierzącego człowieka jest takie bardzo wiążące, natomiast dla człowieka niewierzącego jest też tam coś. Bo to jest wiara w bezwzględną dostępność mocy Bożej i pewność Bożych obietnic zawartych w Biblii. Ale generalnie jest to zaufanie do systemu. Jeżeli zawodnik trenuje, to nieważne czy jest wierzący, czy niewierzący, jak nie ma zaufania do trenera, do tego co robi, to nie osiągnie nic. I tu na przykład jest zaufanie na linii trener, zawodnik, metoda. Tak to nazwałem. I to jest, wiecie, taki fundament, na którym dopiero się buduje resztę. I każdy, nie znam, czy jest zawodnikiem, czy nie jest zawodnikiem, czy jest takim przeciętnym człowiekiem, czy jest nieprzeciętnym, to musi przestrzegać pewnych zasad. Jak to się mówi, że człowiek za zdrowie oddałby wszystko, dom, mieszkanie, samochód, pieniądze, oprócz nawyków, które doprowadziły go do tego stanu, w jakim jest. I to jest święta prawda. Popatrzcie, jakie są te zasady. To są zasady, które prowadzą do pełni zdrowia. I różne systemy widziałem, też różne zasady podają. Zawsze jest coś, jakiś zgrzyt i się okazuje, że to nie to. A tu jest taka kwintesencja. Świeże powietrze, pewnieście to już omawiali, ale te tak około pół godziny dziennie człowiek powinien oddychać świeżym powietrzem. Jak jest chory, to powinien okno otworzyć, dobrze go okryć i niech sobie pooddycha. Światło słoneczne też tak do pół godziny, najlepiej w godzinach szczytu, jak to się mówi, kiedy przy okazji można skorzystać do ładowania witaminą D3, bo to jest witamina słońca. Z tym, że muszę powiedzieć, że na północ od Pirenejów wszyscy mają niedobór. Dopiero na południe jest dość tego słońca, że ludzie mogą nie mieć niedoboru. Natomiast ja pod warunkiem, że nie pracują w biurze przez cały dzień, w nocy tylko wychodzą. Na przykład w Niemczech, kiedy byłem w pracy, to wyjeżdżałem po ciemku z domu na rowerze, no bo już nie chciałem autobusem, a wracałem też po ciemku. No, także słońca nie było nic, ale to jest niezwykle ważne i
Są różne przesądy na temat światła słonecznego, między innymi, że wywołuje czerniaka, że różne rzeczy takie. I okazuje się, że jeżeli korzystamy z tak zwanych filtrów, to nic witaminy D się nie wytworzy w naszym organizmie. Musi być bez żadnych filtrów. Ja nigdy nie używałem żadnych kremów, filtrów. No może mam pomaszczoną twarz przez to, ale nie dostałem żadnego raka, nic. Ludzie chodzą w całych Stanach, na przykład w ubraniach, które UV pochłaniają, w kapeluszach, że nic prawie tego ciała nie widać, się boją nowotworu. Tak to wygląda z tym. No u nas w Polsce to między majem a październikiem możemy coś z tej witaminy D czy z słońca uszczknąć, pod warunkiem, że będziemy w godzinach między 11 a 15 na słońcu. Jak nie będziemy, i to jeszcze rozebrani, najlepiej raz brzuszkiem, raz plecami, ale robiłem to w lecie i miałem idealne słońce, w Danielkach jest piękny błękit i nie brałem wtedy witaminy D3 i spadł mi poziom to znacznie, także prawie na granicę dopuszczalnego, więc zacząłem jać. I się okazuje, że to, co też mówił Roman Pawlak, że w pewnym wieku, tak gdzieś po 50, zaczynając, ustaje wchłanianie witaminy B12, ale też D3. I D3 i B12 już takie dziadki jak ja to już nie mają. Muszą sobie suplementację zastosować. No więc stosuję. Mimo, że w górach bywa nieraz odsłonięty, ja nie wiem, na takim największym nasłonecznieniu. I jeszcze muszę powiedzieć, że są dwa rodzaje promieni UV. Te, które nas interesują, jest więcej, ale dwa. UVB i UVA. UVB powoduje wytwarzanie witaminy D3, UVA nie ma na to żadnego wpływu. W solariach różnych jest przeważnie UVA, chyba że jest certyfikowana solarium, im pisze, napisane i pokażą, że to jest UVB, no to wtedy można w solarium trochę tej witaminy sobie poprawić stan, jeżeli jesteśmy w odpowiednim wieku. Następnym takim punktem jest wstrzemięźliwość, czyli wstrzymywanie się od tego, co szkodliwe zupełnie. I z umiarem używanie tego, co jest pożyteczne, bo nawet to słońce, które jest pożyteczne, można się poparzyć i można też świeże powietrze, jak będzie za zimno i za długo będziemy, to się możemy zaziębić i tak dalej, i tak dalej. Jak będziemy jeść nawet najzdrowsze produkty, ale za dużo, no to utyjemy, będziemy chorzy i też to do niczego nie doprowadzi. No potem jest odpoczynek, to jest taki jakby przyrodzony odpoczynek raz w tygodniu. A oprócz tego no, trzeba wykorzystywać też, kiedy się da odpoczywać i regenerować się. Prawidłowe odżywianie tutaj pewnie macie dobrze omówione. Ja osobiście jestem wegetarianinem, właściwie weganinem, a nawet okresami witarianinem, to znaczy jem surowe wszystko od 1985 roku. Czyli już 30 lat, 32 lata, tak? Dobrze liczę? Dobrze chyba. No więc tak to wygląda. I dobrze się czuję z tym wszystkim, mimo że mówię, miałem takie stany niedoborowe. Jak zbadałem witaminę D3, to miałem poziom 4. No, to jest właściwie zero, bo tak do 7 to już jest takie chwiejne wyznaczenie. Spotkałem jeszcze jedną osobę, co miała jeszcze mniej określony poziom, to dziecko. I powiem Państwu, że teraz do tego przejdę, tym podobaj międzyczasy, żeby... No. I teraz... To prawidłowe odżywianie, to no szczerze mówiąc, wszystko co jest kupne, to jest już, tak się to mówi, trefne. Jak kupujemy w hipermarkecie, to no chyba, że jest jakiś specjalny hipermarket, który ma jakąś ekożywność, bo są takie, no to jeszcze napisane jest, teraz ma być ustawa, podobno, że już nie trzeba będzie pisać, czy jest GMO, czy nie jest GMO. A powiem tak jeszcze tak, widzę osoby dorosłe, że żywność GMO ma taką właściwość, że bombarduje nas estrogenami, czyli hormonami żeńskimi, ale nie wszystkimi, tylko estrogenami. Natomiast nie ma w ogóle progesteronu. I efekt jest taki, że mężczyźni nie wieścieją, co obserwuję wśród młodzieży. To jest masakra. Chłopcy to są takie dziewczynki. Nic delikatny taki. A kobiety, no przepraszam, takie użył jeden z prelegentów, stają się takimi super... No, żeńskie. No, on nazywał samicami. I teraz efekt jest taki, że łatwo zachodzą w ciążę, ale nie mogą jej donosić, albo nie może się zagnieździć płód, bo brak progesteronu.
No i to powoduje też jeszcze inne uboczne skutki. Nie będę ich tutaj mówił, bo nie o to chodzi. Ale tak jest. I to jeszcze prowadzi do tego, że w trzecim pokoleniu, przynajmniej szczurów, płodność zanika zupełnie. I prawdopodobnie ludzie już są w drugim pokoleniu mniej więcej teraz. Także teraz będzie następne trzecie, już powinno być właściwie bezpłodne. Jeśli chodzi o te GMO, jeżeli nie patrzymy, co jemy. Jeszcze dużo innych czynników, które to powodują. I potem właściwe użycie wody. Powinniśmy pić dostateczną ilość wody dziennie, tak od 1,5 do 2 litrów wody. Przeciętnie, jeśli uprawiamy jakiś sport i się pocimy, no to dużo więcej. Sportowiec powinien w ciągu godziny używa od 0,5 do 2 litrów wody w ciągu godziny wysiłku. Od 0,5 litra do 2 litrów. Na przykład biegacz, maratończyk, czy kolarz górski, czy inny kolarz musi bardzo dużo pić. A teraz na tym wszystkim, jak to mamy, to budujemy istotę całego zdrowia, czyli ruch. I tutaj ja to wyróżniłem, tak lepiej widać. Mamy bariery. Pierwsza bariera, to jest, którą też wyróżniłem, jest brak świadomości zagrożeń hipokinezji, czyli bez ruchu. Ludzie nie zdają sobie sprawy, że brak ruchu prowadzi do chorób. Między innymi u mężczyzn do przerostu gruczołu prostaty, u kobiet i u wszystkich powoduje do rozmiękczenia kości i rzeszotnienia kości. I nawet jak będziemy mieć witaminy i wszystko mieli, i wapń będziemy mieć i wszystko, a nie będziemy się ruszać, no to niestety, ale będzie proces rzeszotnienia postępował. I dlatego, a teraz kolej, jak mamy się ruszać, jak nie mamy sił. I powiem Państwu, że kiedyś propagowałem ruch za wszelką cenę i mówię, najważniejszy ruch, bo jest najważniejszy, ale jak nie mamy uzupełnionych niedoborów, to nie mamy sił. Albo pobiegniemy raz i mamy już dość. Jesteśmy kompletnie zakwaszeni, mamy DOMSA, czyli opóźniony zespół bólowy i to za dwa dni się dopiero gdzieś tak ujawnia. Boli nas wszystko, jak tu biegać. I dlatego wszystkim sportowcom, którzy teraz do mnie przychodzą, ja zalecam najpierw zbadanie poziomu witaminy D. Muszą sobie go uzupełnić. Są wzory specjalne, zależne od wagi i od niedoboru, ilość przyjmowanej witaminy D. No i jak to uzupełnią i witaminę C 3 razy dziennie, bo witamina C po 8 godzinach znika z organizmu i musimy znowu wziąć, a najlepsza jest dzika róża, a dla sportu idealne to jest, bo tam jest to GOPO, które chroni również stawy. I to można przenieść ze sportu, bo sport to jest takie życie w pigułce, takie skondensowane. Wszystko jest wielokrotnione, wysiłek jest straszny. Powiem Państwu, że jak uczestniczyłem, byłem trenerem tak zwanego centralnego szkolenia, czyli przygotowaliśmy do olimpiady ludzi i korzystaliśmy jeszcze za komuny z materiałów NRD-owskich i radzieckich. To tak było na zasadzie wymiana, teczka za teczkę na granicy i wracali do siebie i to było bardzo tajemnicze i tylko dla tych na najwyższych szczeblach, no to co tam się wtedy robiło, to nie powiem. Dość, że to się skończyło procesem, jak upadł reżim NRD-owski, czyli Niemieckiej Republiki Demokratycznej, to skazano wielu tych funkcjonariuszy wysokich na wysokie kary z uwagi na to, co zrobili z sportowcami. Znałem kobiety osobiście, co miały okres co 2 tygodnie, bo im tak rozregulowali. Znałem innych ludzi. Przecinali na przykład mięśnie te, żeby można było do tyłu dobrze ruszać ręką przy pływaniu. I pływaczki niemieckie miały takie szerokie ramionczka wtedy, że nie było widać tych blizn. No i dużo innych rzeczy, nie będę mówić tam, że pompowali do odbytu, żeby było inne ułożenie miednicy. No i taki ten wiek miał mniejszy opór. To wszystko się robiło, bo to była polityka. Teraz już tego w tym stopniu nie ma, ale dalej są różnego rodzaju dopingi niedozwolone, które niszczą zdrowie. Są kolarze, u nas też był taki mistrz świata, który umarł na zawał. Cały świat mówi, że to jest na skutek przedawkowania EPO, znaczy używania, no to z nas się mówi, że nie, to nie, to on dlatego wadę serca, czy coś tam, nie był mistrzem świata. No ale to tak tylko nawiasem. I potem jestem już w tym ruchu dla zachowania aktualnego stanu zdrowia. To jest ruch, który na poziomie rekreacyjnym 3 razy w tygodniu po około 0,5 godziny. Możemy cokolwiek robić. Potem mamy drugą barierę, to jest tą
opinia środowiska i uprzedzenia. No jak pierwszy raz dziś biegałem po parku, to mi palcami pokazywali. Jak jeździliśmy z synem na rowerach, to rzucali kamieniami, jakieś tam wykrzykiwali dziwne rzeczy, śmiali się, że jakieś garki na głowie i tak dalej. I dlatego ludzie się często krygują, no nie chcą iść do biegać, no bo jak to wygląda. A teraz powiem wam, w mojej wiosce i w tych sąsiednich wszystko chodzi, Nordic Walking, kijeczki, starsze małżeństwa zasuwają pod górę, na Danielki są niektórzy, co codziennie przychodzą, a to się idzie pod górę tak dobrze, 4 km po samym tym bezdrożach i jest 200 metrów przewyższenia, także mają dobry wysiłek i to coraz więcej przełamują te uprzedzenia środowiska. I potem następuje ruch dla polepszenia ogólnej sprawności, to już jest fitness, który się 4 do 6 razy w tygodniu, po 1 do 2 godzin, zaraz powiemy co. I teraz jest następnie znowu bariera trzecia, są zahamowania osobnicze, ja nie dam rady, ja nie jestem dopasowany do sportu, no i dopiero jak to przełamiemy, to możemy ruch na poziomie wyczynowym, wtedy jest trening 4 do 6 razy w tygodniu po 1 do 4 godzin, zależy co, to już jest ciężka charuwa, a potem jest to już to jest dla wyczynowców hiperadaptacja, taka bariera, która organizm symuluje już proces wyczerpania, już nie może i to trzeba umieć przełamać, ale nie pomylić, bo jak się pomyli, to się umrze po prostu. Jeżeli to jest rzeczywiste wyczerpanie, to można doprowadzić do śmierci w czasie treningu i to się zdarza czasami. Jest to, ja tu napisałem w sprawie, jest to najwyższy poziom zdrowia, no bo żeby do sportu trzeba zdrowia, to się mówi. I żeby zrobić wysoki wyczyn, trzeba mieć doskonałe zdrowie. Powiem wam teraz, zauważyłem taki wśród wszystkich zawodników, szczególnie w judo, to widać, który jest, no, obciąża aparat ruchu, ale nie jest takim strasznie kontuzjogennym sportem, że się połamali wszyscy po kolei. Całą miałem sekcję w Jabłonce, to wszyscy byli połamani. Pierwsza dziewczyna złamała nogę biegnąc w czasie rozgrzewki, nagle zabolała noga i okazało się, że złamanie kości strzałkowej. Potem no biegnąc tam, wykonując ćwiczenia. I następny dzień na krawężniku szedł i mu się złamała noga w kostce. I tak po kolei jednemu gdzieś łokieć wyskoczył, teraz się chłopak złamał. Znowu dwie kości naraz w czasie takiego treningowych walk jakby, co nie miało kiedyś w ogóle, takiego czegoś nie było. I się kazałem pobadać poziomy, przede wszystkim D. No i teraz mówię, od tego czasu już nie przyjmuję nikogo bez badania. Bo to mają takie, na przykład człowiek złapał obojczy, co trening ma, mam obojczy. Myślimy, że mu z barkiem coś się tłukł. Okazało się, że co trening miał złamane obojczy. I przychodził następny, tak jakby nic, bo to było, nie było w ogóle wapnia. Widziałem rentgen, to czarny obojczyk, tylko końcówki lekko zawapnione. I on się cały czas jak gałązka wierzbowa łama i pod końcu go wysłałem na pogotowie. No i stwierdzili wielokrotne złamanie, kilka razy. No i teraz powiedziałem, pół roku dochodzimy do siebie, wszystko trzeba pouzupełniać i dopiero będziemy rozmawiali. No i chłopak dochodzi do siebie. I jest niesamowicie ważne w życiu naszym, bo my to przenosimy teraz do sportu. Sport to jest ten, taka mówiłem, pigułka, jeśli chodzi o obciążenie organizmu. No i jak przeniesiemy do życia, to jest to samo. Jak cokolwiek robimy, zwłaszcza się zmęczymy, no to już sypie nam się to, co najsłabsze ogniwa padają. Ja byłem bez suplementów, stwierdziłem, przez 47 lat nie wziąłem żadnej pigułki, ani witaminki, nic. 47 lat i dopiero w 12 roku po tym złamaniu kręgosłupa i wtedy jak tutaj posłuchałem wykładu Romana Pawlaka, zacząłem coś brać. I powiem wam, że rozmawiałem z Romanem wielokrotnie i był też w tamtym roku w Polsce i się przyznał, że bierze więcej. Ja też doszedłem, że trzeba brać więcej. Na przykład, żeby zachować sprawny umysł, to powinniśmy brać omega-3. Są różne postacie. Kwas alfa-linolenowy to mamy w oleju lnianym, ale DHA i EPA, te dwa pozostałe kwasy, są tylko w rybach albo w takich algach, nazywają się schizohytria. To są wegańskie zupełnie takie kapsułki. No i to trzeba brać w odpowiedniej ilości 3000 mniej więcej na taką przeciętną osobę 70-kilogramową.
tego i wtedy jeszcze jest, inne są jeszcze L-karnityna na przykład, jeszcze takie substancje połączone jakże się nazywa ta przyprawa żółta, z kurkumą, czyli z kurkuminą i to się lepiej wchłania wtedy DHEPA i w ogóle omega-3. No i wtedy umysł zachowujemy sprawny. Można pamięć mieć bardzo dobrą, bardzo długo, ale musimy też wspomóc ten nasz mózg. Bo jak tego nie zrobimy, to może być różnie. I teraz mówiłem o tej medycynie i mitochondrialnej, która się zajmuje na poziomie mitochondriów leczeniem, czyli tych takich pantofelków bordowych, nazwijmy. Tutaj jest taki w środku, nie wiem, czy bordowe, czy różowe, ale jakieś takie. No więc każdy stan zapalny w zasadzie powstaje mitochondria. Jeżeli wyczerpiemy mitochondria, to nie mamy sił do życia. Ja miałem w tym roku takie zapalenie płuc bardzo ostre. Wynikało ono z zatrucia dymem, który mi komin się rozstrzelił i na pokój dawał. I myślałem, że umrę wtedy. Od zatrucia już traciłem przytomność. I przez okno wyglądało mi się, wszystko skończyło. Ale miałem tak wyczerpane mitochondria, że leżałem przez 2 dni i nic nie mogłem zrobić. Nawet się nie potrafiłem modlić. Powiedziałem tylko Jezu i to był koniec mojego działalności umysłowej. Dosłownie nie miałem sił. I tak sobie leżałem. I nie było nikogo, więc byłem sam w górach. Mróz, jak nie wiem, nie paliłem. Nie zamarzłem, dziwne. Chyba jakieś aniołowie palili gdzieś tam w mojej kotłowni. W każdym razie, jak przyjechała córka i zięć, to zaraz się mną zainteresowali i stosowaliśmy leczenie tylko naturalne. Była tam taka dziewczyna, która w Austrii w takiej szkole, w sanatorium się uczy zdrowia, jak leczyć te. Jej mama jest w Polsce też znana z tego leczenia naturalnego i robili mi hydroterapię tylko na to zapalenie. Całe szczęście, bo gdybym wziął antybiotyki, to przy moim wyczerpanych mitochondriach bym na pewno umarł. Nie tylko, że prawdopodobnie, ale na pewno. Więc stosowaliśmy tylko to i tak powoli wyszedłem. Ale byłem tak słaby, że nie mogłem iść do toalety, bo mi się w głowie kręciło. No i brałem te suplementy. Przeprosiłem się z nimi, bo wtedy jak byłem taki, to nawet tego nie brałem. I koenzym Q10 głównie mnie postawił na nogi. I to jest taka ciekawa substancja, że jej nie można przedawkować. Bo jest to naturalna substancja. Jeśli za dużo, to ją bakterie rozłożą i wydalą. Podobnie jak witaminę naturalną D na przykład. Też w zasadzie nie można przedawkować. Mówią niektórzy, że przy 100 już jest, poziomie 100 jest toksyczne, ale inne źródła mówią, że 300 można spokojnie dociągnąć i się wcale dopiero potem może być ewentualnie toksyczna. I tak jest też z koenzymem Q10, ale każdy musi sobie wypróbować, ile ma brać. Nie można powiedzieć, że tyle czy tyle, bo no brałem jeszcze słabo, no to jeszcze dołożyłem i wiem, że ile mam tego koenzymu stosować i stosuję go. No co jest ważne, żeby witamina C była brana, czyli ta róża na przykład przed snem, dlatego że w nocy pracuje intensywnie pod wzgórze taka część mózgu, to nas przygotowuje do następnego dnia i do tego, że my wstajemy trzeźwi. A ja zawsze jak wstawałem, to mi się nie chciało. A teraz to budzę się i mogę natomiast wstać i pracować, robić cokolwiek. Więc na przykład nie ćwiczę na czczo tak godzinę do 2 rano i to mi też wzmacnia siły. No i tak to wygląda z tym, czyli pamiętać o witaminie C. Trzeba też uzupełnić wszystkie naszą dietę o magnez. Najlepiej jest stosować magnez przez skórę, bo przez skórę jest to takie wchłanianie ciekawe. Mianowicie jod też można przez skórę uzupełniać. Jak się ma kłopoty z tarczycą, niedobór jodu stwierdzimy bardzo prosto. Kiedy będziemy brali płyn Lugola, wysmarujemy sobie przed ramię tak 10/5. Jak znika szybko, znaczy jest niedobór. Jak trzyma dobę albo dłużej, to jest wszystko okej. Okay. No mojej żonie po 10 minutach zupełnie zniknęło. Znowu wzięła. Ten brzuch sobie na noc smaruje i uzupełniła niedobór jodu. I potem już nie przyjmuje organizm. A jak bierzemy doustnie, to jest takie wymuszane. Może się coś stać. Możemy przedawkować. Podobnie jest z magnezem. Wtedy się robi tak zwany olejek magnezowy. Można go kupić za wysoką cenę w internecie, albo można samemu zrobić 6-wodny chlorek magnezu. Musi być chemicznie czysty do analiz.
i się go rozpuszcza w wodzie, tak mniej więcej 1 do 1 albo 1 do 2, czyli dwie części wody, jedna część magnezu wagowo. No i to się kupuje w takich kilogramowych torebkach samemu w internecie, kosztuje 25 zł, 20 różnie. Tylko przestrzegam przed chińskim i przed tym, co nie pisze CZDA. Musi być CZDA, czysty do analiz. I wtedy takim czymś najlepiej do atomizera i sobie spryskuje całe ciało. Moi zawodnicy to stosują, od kiedy to stosują, nie mają skurczów na zawodach. Bo brak magnezu powoduje, że skurcze mięśni, no i nie możesz jechać. A jak sobie tam popryskasz całe ciałko, to potem jedziesz i nic się nie dzieje. Więc potem to też na cerę wpływa, chociaż mogą być pewne uczulenia na chlorek magnezu. Osoby chore na tarczycę nie mogą brać chlorku, tylko muszą siarczan magnezu ze sześciowodny. No i sobie uzupełniamy przez skórę. I to jest, mówię, najlepszy sposób uzupełniania. Powiem wam, że doświadczalnie stwierdziłem, że zastosowanie tych zasad, które tutaj pokazywałem, a więc tych, co są takie, policzymy tutaj 6, 7, 8 zasad zdrowia, to one, to owocuje w wynikach sportowych. Miałem taką dziewczynę, że nie ma, bo to była taka zwykła dziewczyna, wiejska, zapalona, miała rower, który waży 14 kilo, a przeciętnie gdzieś na 8-kilowych takich zawodach. No i ona, matka zastosowała natychmiast rygorystycznie całe te, to wszystko, co tu jest. Jedzenie im dawała wegetariańskie, chociaż jedli mięso do czasu, że to wszystko się pozmieniało. Nie brała jeszcze żadnych suplementów wtedy, bo to było kilka lat temu. I pojechała na Olimpiadę Młodzieży. To są zawody takie prestiżowe dla 16-latków, gdzie trener zależy od wyników tych zawodów. Jak ma słaby, no to nie dostanie pieniędzy na działalność, a jak jest dobry, no to dużo dostanie. Więc tam nawet były przypadki stosowania dopingu na tych olimpiadach młodzieży. Ta młodzież potem znikała, ale zrobili wynik. No i pamiętam takie jedne zawody, kiedy ta Patrycja zakwalifikowała się tam jednym punktem, bo to trzeba, najlepszych 20 zawodniczek z Polski startuje i ona się ledwo załapała na to 20 miejsce, czy 25, już nie pamiętam. No i po starcie była na końcu, a w czasie wyścigu widać było, jak tak przechodzi jedna za drugą i zdobyła wicemistrzostwo Polski. Gdyby to trwało jeszcze jedno okrążenie, to była mistrzynią, bo już wszystkie padały po kolei, a ona sobie jechała. Na takim właśnie, no i tylko, że niestety i wszyscy mówili, patrzcie się na czym ona jedzie, a ona jedzie na komu innym rowerze. Mówi, ale jak jedzie, jak po szosie do góry. No i to była jednorazowa taka przygoda i potem już nie miała, bo nie mieli pieniędzy, żeby ani rower lepszy, ani, no i tak na takim ciężkim skończyła swoją karierę, ale to zadziałało i 2 lata temu miałem drużynę, którą tak skleciłem zawodników, którzy byli tacy, o, tam gdzieś tam w pierwszej dziesiątce byli. No i jakbyśmy pojechali na Mistrzostwa Polski, zastosowaliśmy wszystkie suplementy, jakie wiedziałem, że trzeba, uzupełnione witaminy, wszystko i patrzyłem na wyścig normalnych ludzi z niedoborowcami. Tak jak były wyścigi na przykład indywidualne, to widziałem początek, tam ci szaleli, a mówię tak za nimi, za plecami, a potem ci słabli, a ci medale zdobywali. Srebrne, złote, brązowe, a w drużynie zdobyliśmy złoty, najlepszy. Byliśmy najlepszą drużyną MTB w Polsce 2 lata temu. W tamtym roku już to był tylko drudzy, ale to tam już tak się nie przykładałem, to dałem w inne ręce. I to naprawdę skutkuje, a jeżeli skutkuje na tym najwyższym poziomie zdrowia, czyli w wyczynie, to skutkuje też na tym niższym poziomie, czyli na tym rekreacyjnym, żeby było bardzo dobre zdrowie, czy dobre zdrowie, czy zadowalające zdrowie. Jeżeli nie uzupełnimy suplementów, no to będziemy mieli problemy. No i tak mówię, kontuzje się skończyły wtedy, kiedy zaczęli suplementować, czyli uzupełniać. I tu jeszcze trzeba wiedzieć, że suplementacja to właściwie w definicji Unii Europejskiej, to znaczy branie w takich ilościach, co nic nie pomoże. I dlatego niektóre firmy piszą tak, piszemy prawdę, ale nie całą. I odnośniki, uchwała tam, czy jakiś tam, nie pamiętam, czy okólnik Unii Europejskiej, numer ten a ten, ale państwo w internecie możecie sobie poszukać i znajdziecie, jak trzeba dozować. No bo to są takie ograniczenia, no niestety. No i to, jeżeli chodzi o mnie, to mógłbym to na tym zakończyć. Mówię, sukcesem moim największym to jest
to, że jestem zdrowy dotąd i mogę dalej sobie planować i różne eskapady, które przeciętny człowiek nie da rady zrobić, nawet mi się to udaje. Dziękuję. Pytanie. No to ja jestem upoważniony, żeby zadać, mam taką propozycję dać. Jak są jakieś pytania, to chętnie odpowiem tak, a jak nie, to no, to się krępuje to po zajęciach. Wczoraj byłem w Tuliszkowie, taka miejscowość niedaleko. Tu nikt nie miał pytań, ale potem jak się rzucili, to jeszcze godzinę musiałem po kolei rozmawiać z każdym. I ten Tuliszków też jest przykładem na suplementację. Jednej dziewczynie dano wszystkie suplementy, jakie potrzebuje i jak była tak walkę nigdy nie mogła skończyć, bo kondycji nie miała, to teraz w najlepszych turniejach w Polsce wygrywa, jest druga, jest pierwsza, tak cały czas bardzo wysoko, więc to funkcjonuje dobrze. Czekam na pytania. Rozumiem, że pozwalacie naszemu gościowi teraz odpocząć, a później go... No i wiadomo, że ktoś chce zapytać. Czemu? Jest pytanie. Kolagenu. Właśnie ten temat ostatnio przerabiałem. Szukałem w Polsce jakieś pół roku dobrego kolagenu, który by rzeczywiście działał, wchłaniał się i stosuję go sam osobiście. No, tylko, że nie mogę tu robić reklamy, więc jak Państwo chcecie, to będę prywatnie Wam powiem. Skąd brać? Są dwie firmy w Polsce, które mają bardzo dobry kolagen. Jedna ma francuski, a druga niemiecki. Oba są przebadane na zawartość metali ciężkich, bo kolagen się najlepszy z ryb, z skór rybich. Muszę powiedzieć, że to tak się robi. Nie ma wegańskiego kolagenu. I ten jeden jest francuski, jeden niemiecki i te dwa są no dobrze przyswajane. Ten francuski jest w surowym stanie podawany, tak jeszcze zajeżdża rybami, mówiąc krótko. Natomiast ten niemiecki już jest taki bardzo oczyszczony, on jest zrobiony jakąś fermentacją bakteryjną, bio, taką specjalną. No i ja to zacząłem stosować i zauważyłem dużą poprawę i w stawach. No i nawet mi się gęba trochę wygładziła, chociaż jeszcze jest pomarszczona. Ale to się widzi dopiero gdzieś tak po kilku miesiącach różnice. Dość dużo ludzi już to stosuje. Ci, którzy mieli stawy zniszczone, nawet róża pomaga, ale to jeszcze wspomaga. I ta witamina C wspomaga jeszcze przy wchłanianiu kolagenu. Także to jest takie, można sobie poradzić. Jak co, to ja mam wizytówki, to mogę dać i możecie do mnie pisać mailem lub dzwonić i na każde pytanie odpowiem. Jeszcze? Ktoś? Boją się. Dobra, to potem. Aha, jeszcze, przepraszam, kochani, jeszcze mam 5 minut. Daję sobie. Jest taka książka, nazywa się Ma 10 minut, zainwestuj w swoje zdrowie. Ta książka była badana w katedrze fizjologii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Profesor Zatoń, wybitny fizjolog, którego korzystają różne międzynarodowe stowarzyszenia z jego doświadczenia. On mi ją polecił i mówi tak, sprawdziliśmy to na takich zwykłych ludziach, na studentach, na takich uprawiających trochę sportu i na wyczynowcach. I każdy, który to stosuje, te 10 minut ruchu codziennie rano, to zauważono poprawę wskaźników wydolnościowych u każdego. I też zauważyłem u siebie, ćwiczenia są ułożone w taki 3-miesięczny cykl i co tydzień inny zestaw jest. Tu jest opis bardzo dokładny, także każdy człowiek przeciętny, inteligentny to zrozumie, nawet mniej niż przeciętnie, bo już znam takich różnych, którzy po tym wszystko dobrze robią. I składa się z czterech części. 4 minuty jest wysokoenergetyczny taki wysiłek aerobowy, czyli tlenowy, czyli ten wytrzymałość poprawia. Potem jest 3 minuty trening oporowy, czyli ta jakby siła. Dla każdego to nie jest, nie myślcie, że to jakaś straszna siła, zaraz pokażę, o co chodzi. No i ostatnia minuta, 2 minuty, potem jest trening wzmacniający mięśnie głębokie i te około kręgosłupowe, które na te różne dolegliwości są bardzo dobre. A 1 minuta jest rozciąganie i głębokie oddychanie. I na przykład powiem, że pierwsze ćwiczenie wytrzymałościowe to polega na tym, że siedzimy na krześle i idziemy, a potem biegniemy, siedząc na krześle. No więc to wszyscy my, ale łatwe, fajne i tak jest. Jeżeli te ćwiczenia stosujemy systematycznie, to z tygodnia na tydzień jest poprawa wydolności. I potem jest
Nie ma, nie, no naprawdę, i przede wszystkim wytrzymałem. To jest trening interwałowy, trzeba go robić jedno ćwiczenie po drugim. Pierwszy raz to się uczymy, bo to, jak to się robi, a potem już idzie. I naprawdę najlepsze, co może być, to jest, książka nazywa się Masz 10 minut, zainwestuj w swoje zdrowie, napisana przez Sina Foya, Amerykanina, jeszcze z dwoma współautorami. I naprawdę warta jest tych, ona kosztuje regularnie 70 zł za, tak 69 w księgarni. Przez internet można kupić za 50, różnie, zależy gdzie. I polecam ją gorąco, tylko mówię, uzupełnijcie sobie niedobory, bo też się zniechęcicie. I mam takie osoby, na przykład w Zakopanem, które nigdy się nie ruszały i zaczęły to robić i teraz biegają w biegach, jakiś tam puchar burmistrza czy coś i sobie radzą. Więc naprawdę to jest świetna sprawa. Polecam. Tutaj jest reklama jedyna. Ja teraz dziękuję. Pewnie, o. Czuję się potrzebny, także mi kompleksy mijają. Dzika róża i kolagen. Tak, bezwzględnie. I wtedy nie ma prawa, żeby stawy padły. Zresztą nasz po dzikiej róży już nie padają. Ja stosuję do usny. Nie, bo to jest proszek, to jest czysty kolagen. Nie ma żadnych dodatków, nie ma żadnych tam tych klejących czy rozmazujących glicerin, nic, tylko to się rozrabia, robię sobie koktajl i pijam. I to by było tyle. Dobrze, proszę Państwa, reszta pytań po jeszcze naszych kolejnych punktach. To jeszcze pokażę ciekawostkę, dobra? Jedno. Nasz organizm trzyma się dzięki białku tak zwanemu adhezyjnemu, który nazywa się laminina. I powiem Wam, że jest kształt tego białka jest intrygujący, bo wzór strukturalny wygląda tak. A pod mikroskopem to jest to samo, tylko lekko powykręcane. No tak jako ciekawostkę mówię. I bez tej lamininy nie byłoby nas. Nie trzymalibyśmy się kupy. To jakby scala wszystkie komórki. No i tyle.